W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani bracia i drogie siostry, przyjrzyjmy się dzisiejszej mszy świętej, a raczej jej świętym tekstom, które Kościół dzisiaj wypowiada wielbiąc Boga. Justus es Domine. To pierwsze słowa introitu i wskazują nam na jeden z głównych przymiotów Boga. Sprawiedliwy jesteś, Panie. Justus es Domine. I dalej prosimy, aby Bóg postąpił z nami według swej dobroci. I w tym kontekście przypomina mi się taki demotywator z internetu, jeśli ktoś wie, co to jest demotywator. Taki obrazek z wielkim napisem: Bóg jest miłością. Na pewno tą frazę słyszeliśmy tysiące razy. I taka gwiazdka, taka jak na dokumentach, druczkach urzędowych, i na dole do tej gwiazdki przypis: Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. A więc Justus es Domine, sprawiedliwy jesteś, Panie, mówi nam dzisiaj początek mszy świętej. Pomóż nam po Bożemu postępować, iść ścieżką Twoich przykazań i oddal od nas diabolika contagia, szatańskie wpływy. Jak o to prosi dzisiaj kapłan, zbierając wszystkie wasze prośby i modlitwy w kolekcie dzisiejszej mszy świętej. To są owe diabolika contagia. Moi drodzy, prosty przykład z ostatniej soboty. Jakiś czas temu napisał do mnie pewien człowiek, aby mu sprawdził list, który zamierza wysłać do jednego, do dwóch swoich biskupów znajomych. Ojciec rodziny, porządny mężczyzna. Teraz jest moda napisania listów. Słyszeliście o correctio filialis. I on postanowił napisać o tym, co go boli, o tym, co widzi, tak, wśród swoich znajomych, przyjaciół w Kościele Świętym, do swojego pasterza. Dobra to rzecz, że owce sygnalizują swoim pasterzom pewne sprawy. Powinni to robić. No i sprawdziłem mu ten list. Wszystko było w porządku. W zasadzie żadnych uwag nie miałem. I on postanowił go wysłać. I moi drodzy, w dniu, w którym skończył go pisać, kiedy jechał tam do krewnych, czterokrotnie znalazł się w sytuacji na drodze bardzo niebezpiecznej. Samochód zajechał mu drogę o włos od katastrofy. Po drodze, który świetnie zna, który jeździł dziesiątki razy, takie rzeczy się nie zdarzają pod rząd. Wielokrotnie. W poniedziałek żona, będąca w ciąży, zderzyła się z tirem. Gdy wrócił roztrzęsiony do domu, wysiadło światło. Kiedy włączył bezpiecznik, w kuchni spaliła się żarówka. Gdy wymienił na nowo, przestała działać i jednocześnie zepsuła się kanalizacja. Potem, kiedy usiadł do redakcji tekstu, problemy z komputerem. A kiedy sprawdził statystyki tekstu, 666 znaków. To nam, moi drodzy, pokazuje, co to są diabolika contagia. To znaczy, że ten człowiek chyba uderzył w czuły punkt i diabeł chciał zrobić wszystko, aby ten list nie został wysłany. Dzisiaj święty Paweł nam mówi w lekcji, którą słyszeliśmy, abyśmy postępowali w sposób godny powołania, do którego wezwani jesteśmy. Z wszelką pokorą, łagodnością i z cierpliwością znosząc jedni drugich. I tu przychodzą nam i słowa Chrystusa: przez cierpliwość waszą posiądziecie wasze dusze. Ów człowiek, o którym wspomniałem, ma teraz ćwiczyć się w cierpliwości i w męstwie chrześcijańskim. Cóż to jest męstwo? A to jest wytrwanie wobec naporu zła. I nie dać się pokonać, bo inaczej diabeł weźmie w górę, jeśli on się przestraszy i tego listu nie wy... On wysłał ten list do tych dwóch biskupów i zamierza wysłać do kolejnych. Pokazałem mu pewne narzędzia walki duchowej. Mam nadzieję, że będzie z nich korzystał i że napór zła w jego domu zmaleje. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj słyszymy wam w Ewangelii Świętej,
jak przychodzą faryzeusze do Zbawiciela, aby go podchwycić w piśmie, aby go podchwycić w słowie. I pytają, który jest największy ze wszystkich przykazań. Pyta zapewne najbardziej sprytny z nich. Musiało to być nie takie oczywiste. Odpowiedź musiała nie być tak oczywista, skoro zadają mu to pytania, aby go podchwycić. Przecież gdyby pytał o 10 przykazań, to każdy z was by odpowiedział, że pierwsze jest najważniejsze. Bo kolejność w dekalogu jest ważna. A więc musiało chyba chodzić o coś innego. Moi drodzy, w owym czasie przykazań Żydzi mieli 613. Skąd ta cyfra? W alfabecie hebrajskim każda litera ma także wartość liczbową. 613 jest to suma cyfr z wyrazu 10 przykazań. Gdy się doda wartości liczbowe tych liter, wychodzi cyfra 613. Tyle było przykazań wielkich i małych, nakazujących 248 i zakazujących 365. I w tym kontekście pada to pytanie, które spośród tak wielu jest najważniejsze? I Pan Jezus odpowiada, cytując Księgę Powtórzonego Prawa, będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. I drugie, cytując za Księgą Kapłańską, drugie podobne jest do pierwszego, a bliźniego swego jak siebie samego. Moi drodzy, dzisiejszy świat chce zmienić kolejność tych przykazań. Przynajmniej od 60, jak nie 70 lat widzimy, że człowiek ze swoimi przykazaniami chce zająć pierwsze miejsce w Kościele. W świecie już dawno to zrobił. Najpierw człowiek jego sprawy, a potem Bóg. Gdy tymczasem Chrystus, Pan, powiedział drugie, podobne jest do pierwszego, a nie takie samo. I tą zamianę kolejności widzimy nieustannie, moi drodzy. W hierarchii, którą Bóg ustanowił, na przykład w sakramencie małżeństwa, tradycyjna nauka chrześcijańska zawsze od starożytnych czasów, od początku świata uczyła. Pierwszym celem małżeństwa jest zrodzenie, wychowanie potomstwa. Drugim jest wzajemna pomoc i uśmierzenie pożądliwości. I te cele nie są sobie równe, ani tym bardziej nie można zamienić kolejności. A czym skutkuje owe zamienienie kolejności w tych przykazaniach, o którym dzisiaj mówi nasz Zbawiciel, które przecież występują także w sakramencie Chrztu Świętego? Dzisiaj był chrzest Hanny i ona po raz pierwszy usłyszała: chcesz osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania. I właśnie te, które dzisiaj Zbawiciel wymienił. A co się stanie, jeżeli zamienimy kolejność? W pierwszym przypadku, jeśli kolejność zostanie zachowana, to człowiek jest niejako przymuszany do służby Bogu. W drugim będzie służył sobie i będzie Pana Boga przymuszał do pobłażliwości. Przymuszanie Pana Boga do pobłażliwości będzie nazywane miłosierdziem. Bóg bowiem ma być miłosierny dla wszystkich i zawsze. Bo przecież jak On może kogoś do piekła wtrącić? Słyszałem to wielokrotnie. Przecież jest taki dobry. Owo miłosierdzie ma być bowiem rozumiane nie jako miłosierdzie dla pokutujących grzeszników, ale dla tych, którzy tkwią w grzechu i nie chcą się poprawić, dając 100 argumentów, dla których nie można rzekomo się poprawić. Żądanie miłosierdzia dla praktykujących grzeszników, niechcących zerwać z grzechem, a pragnących usprawiedliwienia swego grzechu, jest zuchwałością wobec dobroci Boga. I ściąga nie miłosierdzie, ale Boży gniew. Bóg bowiem nie pozwoli z siebie drwić. Zło musi być i będzie ukarane. Grzech jest bowiem największą obrazą Boga. Ale grzech domagający się uznania
domagający się miłosierdzia bez poprawy jest zuchwałością niespotykaną. Podnosi ów grzech do sześcianu i jest wielką pychą. Następnym zabiegiem bezbożnego świata jest zrównanie miłosierdzia, tego fałszywego miłosierdzia, z tolerancją. Bóg, moi drodzy, nie jest tolerancyjny. Bóg jest cierpliwy i czeka na poprawę grzesznika. Czeka, czeka. Czasem zaczyna ćwiczyć. Jeśli okazuje mu miłosierdzie, to ćwiczy takiego człowieka, zsyłając mu na przykład cierpienie, aby się opamiętał albo trzeźwiał. Jeżeli nie, to czeka i czeka aż do śmierci. I wtedy koniec czekania. Potem sąd. Bóg nie jest tolerancyjny. Bóg jest cierpliwy. Tolerancja bowiem ma za swój przedmiot zło. Dotyczy zła, którego nie można usunąć. Miłosierdzie zaś dotyczy grzesznika, który chce zerwać z grzechem i pokutuje. I żałuje za swoje grzechy. Tolerancja jest pochodną cnoty roztropności, która czasem zaleca, aby chwastów nie wyrywać, ale pozwolić obojgu rosnąć aż do żniwa. Wtedy będzie podział. Rozdzielenie dobro od zła i nic się nie prześlizgnie wobec Bożych żeńców. Miłosierdzie zaś pochodzi z miłości. I prawy chrześcijanin powinien być jak najmniej tolerancyjny, bo do tolerancji można być jedynie zmuszonym, a my nie lubimy być zmieszani do czegokolwiek, zwłaszcza do zła. A więc powinna być owa tolerancja jak najmniejsza, jak najkrótsza, ponieważ ona zawsze dotyczy jakiegoś zła, które się na nas wymusza, abyśmy to znosili, nie mogąc wyrwać. Natomiast miłosierdzie powinniśmy okazywać zawsze. A więc na pierwszym miejscu stoi miłość Boga. Czym jest owa miłość Boga? Czym jest owa miłość całego serca, z całej myśli, ze wszystkich uczynków? Święty Jan, umiłowany uczeń Pański, w drugim swoim liście odpowiada nam na to pytanie w słowach: miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje, mówi Zbawiciel. Powiedziałem już, że przykazania Boże zastąpiono prawami człowieka, maskując to rzekomym właśnie miłosierdziem i pochylaniem się nad człowiekiem. Człowiek drogą Kościoła. Trzeba być otwartym na dialog, pochylać się, słyszeliśmy te słowa wielokroć. Za tymi podobnymi hasłami, które są pewnym maskowaniem, chce się zamaskować antropocentryzm, który od 60 lat przynajmniej zapanował w Kościele. Tak jakby wcześniej Kościół nie pochylał się nad człowiekiem. To jest jakiś absurd. A za to my czcimy świętych. Przecież nawet pobieżne zlustrowanie życiorysów jakiegokolwiek świętego pokazuje, jak bardzo on się nad człowiekiem pochylał. Ponieważ Bóg się właśnie dobrymi chrześcijanami posługuje. Jak pomaga ludziom? Zdarzają się nadprzyrodzone przypadki, kiedy Bóg bezpośrednio interweniuje bez pomocy kogokolwiek. Ale to są rzadkie rzeczy. Zazwyczaj posługuje się nami, chrześcijanami. My jesteśmy Jego rękami, aby czynić dobro innym. I tacy ludzie zawsze byli w Kościele. Natomiast wszystko ma swoją właściwą kolejność, jeśli Boga miłujemy ze wszystkich sił, a potem człowieka. Wiecie, moi drodzy, dzisiaj na temat jest odwrotnie. Jak może to zilustrować? Może tak. Normalnie powinno być tak, że ja trzymam się jedną ręką Pana Boga, mocno się trzymam, czyli Jego przykazań, które staram się zachowywać ze wszystkich sił. I drugą pochylam się maksymalnie ku człowiekowi, aby mu pomóc. Jestem jako łącznikiem między Bogiem a człowiekiem. Trzymam się Boga,
pochylam się i staram się mu pomóc. I teraz ten potrzebujący musi wykonać ten minimalny wysiłek, aby się chwycić mojej ręki, bo ja już nie mogę niżej. A co proponuję dzisiaj? Niektórzy hierarchowie, owładnięci duchem tego świata, oni mówią tak, trzeba się nad człowiekiem pochylić nawet za cenę puszczenia się Pana Boga. I wtedy owszem, puszczamy się Boga, chwytamy tego człowieka, ale z Bogiem łączność została zerwana. I co się stanie? Obaj w dół wpadniemy. Nie można pochylać się nad człowiekiem, używając tego nowego słownictwa, za cenę puszczenia się Bożych przykazań. Nie można przekroczyć przykazania w imię miłosierdzia, ponieważ takie miłosierdzie jest fałszywym miłosierdziem. Aby dać inny przykład, dobrze pasujący do tych kwestii, które teraz tak nabrzmiewają w Kościele, związane z rozwodami, z udzielaniem komunii świętej dla rozwodników, nad tolerowaniem tych, którzy żyją w powtórnych związkach i korzystają z praw należnych jedynie małżonkom chrześcijańskim w sakramentalnych małżeństwach. Moi drodzy, ja znam rodziny, których ojcowie nawet przy mnie deklarowali wobec siedzących synów przy stole, dorastających, jeżeli któryś z was podepcze sakrament małżeństwa i zostawi swoją własną żonę i pójdzie do innej, wyprę się go i do tego domu więcej nie wejdzie. No i synowie, siedząc, pospuszczali głowy, słuchając takiego ojcowskiego zdania. Oczywiście jestem przekonany, że każdy z nich uznał słuszność argumentacji. Trzeba dobrze wybrać. Nie wolno się z raz danego słowa dla mężczyzny, dla kobiety też, nigdy wycofać. Oczywiście są i zawsze były sytuacje tak trudne, że które zmuszają do separacji, ale separacja nie jest rozwodem, jest oddzielnym mieszkaniem samemu albo ewentualnie z dziećmi, ale bez drugiej osoby, która nie jest współmałżonkiem. I moi drodzy, to nie są przykłady z pamiętników ziemiańskich albo szlacheckich sprzed 100 lat. I nie można się zasłaniać, że kiedyś czasy były inne, dziś tak nie można. Owszem, można, bo ja znam takie rodziny. I to jest chrześcijański radykalizm. To jest powiedzenie i postawienie sprawy jasno. Synu, ja ci zawsze pomogę. Ale nie za cenę złamania przykazania. Sakramentów jest tylko 7. Najważniejszych rzeczy po tej stronie nieba, które Bóg zostawił ludziom i Kościołowi dał, aby troskliwie przechowywał i nauczał, jak z nich korzystać, aby spływała na nas Boża łaska. I synu, ja ci zawsze pomogę, ale nigdy nie możesz przekroczyć przykazań i złamać 7 sakramentów. Inaczej nie wejdziesz do tego domu. I choćby matka płakała, zawsze będzie płakać serce matki, bo to jednak dziecko. To jednak ma ojca słuchać, ma męża słuchać, bo ojciec tu ma rację i ostrzegał wcześniej. To jest niejako zapowiedź tego, że do domu ojca w niebie nie wejdziesz. Bo tutaj owszem, synu, moja ręka jest zawsze wyciągnięta do ciebie. Jeśli nawrócisz się, wrócisz do swojej żony, albo to samo się tyczy córki. No, moi drodzy, sami powiedzcie nam, łatwo jest mówić, kiedy te sprawy nas nie dotyczą i nie zgadzać się na rozwody i na powtórne życie z inną osobą, kiedy to jacyś inni ludzie. Ale jeśli spotka to, no nie daj Boże, ciebie samego, twojego przyjaciela, twojego brata albo siostrę, albo twoje dzieci, które już poszły w świat, i nie udało im się małżeństwo, to wtedy przychodzi pokusa, aby być pobłażliwym, aby okazać im fałszywe miłosierdzie, aby puścić się Bożych przykazań za cenę chwycenia swojego dziecka i swojej córki i dania mu aluzji, usprawiedliwienia dla tego, co zrobił.
iluzji usprawiedliwienia. Trzeba go zostawić, choćby się serce krajało. To jest radykalizm chrześcijański. I kiedyś tego przestrzegano. Pilnie patrzono, kogo się w dom wpuszcza. Chrześcijański dom, poświęcony. Nie, żeby to robić z jakimś ostentacyjnym odrzuceniem. Nie, to z bólem serca. I gdyby tak wszyscy katolicy postępowali, sami przyznajcie, że rozwodów i rozwalonych rodzin byłoby o wiele, wiele, wiele mniej. Moi drodzy, to, co powiedziałem, to są oczywiste sprawy dla każdego katolika. Zawsze takie były. Bóg bowiem przykazania, które ustanawia i sposób ich wykładania, rozumienia nie zmienia, ponieważ to Boża mądrość to zrobiła. Bóg się nie zmienia. Jest zawsze taki sam. I choćby nie wiem, jaka osoba duchowna, nie wiem, w jakim stroju kościelnego dostojnika mówiła wam inną naukę, to nie wierzcie. Bo ta nauka z Boga nie prochodzi. To jest koncesja na rzecz ducha tego świata i na rzecz księcia tego świata. To są owe diabolika contagia, o których mówiłem na początku tego kazania, o które modliłem się dzisiaj w waszym imieniu, aby Bóg nas od nich uchronił. Od popadania właśnie w tą iluzję, tak nęcącą, zwłaszcza o ile dotknęło nas jakieś zło w postaci rozpadu czyjegoś małżeństwa. Ale to dotyczy wszystkich 7 sakramentów i wszystkich 10 przykazań. Ta pokusa usprawiedliwienia dla popełnionego zła. Dlatego, moi drodzy, naśladujmy świętych, nie tylko czytajmy ich życiorysy. Bądźcie radykalni. A wtedy skrócicie sobie drogę do nieba. Będziecie biec szybciej. Wasze dzieci, które dostaliście na wychowanie, kiedyś wam za to podziękują. I powiedzą: dziękuję, ojcze, dziękuję, matko. To była najlepsza lekcja życia, jaką dostałem, jaką mogłam dostać. Niech nam będzie drogowskazem w tej drodze Najświętsza Dziewica Maryja. Ona nigdy nie szła na żaden kompromis. Dlatego możemy o niej powiedzieć: Tyś sama zniszczyła i podeptała wszystkie herezje. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.